kanale Moda Ekokreatywna. Nazywam się Kinga Nurkowska i tutaj możecie obejrzeć modę ekologiczną, modę z super materiałów, z dobrych marek, dobrej jakości oraz stylizację po prostu w dobrym stylu, w dobrym guście i programy o tym, jak dobrze, stylowo się ubierać. Ogólnie programy stylizacyjne i związane z ekomodą. Zapraszam Was na ciąg dalszy. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy z siaty, a kręciłam go w sklepie naprawdę z siaty. To za chwilę zobaczycie i potem pokażę Wam przebitki w trakcie haula z rzeczami, które kupiłam, które są tutaj, a są to cudowne rzeczy, naprawdę kupiłam jedną taką perełkę vintage, że wow, że nie mogę sama w to uwierzyć, bo to naprawdę jest rzadkość. Kochani, no i zapraszam Was w takim razie już na ciąg dalszy i oczywiście proszę Was bardzo, żebyście polubili filmik i zasubskrybowali koniecznie kanał, żeby nas było coraz więcej na tym kanale, kochani. Cześć, kochani! Jestem w sklepie i dzisiaj będę nagrywać dla Was taki dziwny program. To będzie haul lumpeksowy z siaty, ale ze sklepu. Natomiast stylówki zobaczycie z domu, więc już widzieliście przywitanie i zapowiedź. To tak tylko teraz Wam mówię przy okazji już drugi raz. No i pokażę Wam, co kupiłam, bo się już nie mogłam doczekać, a dzisiaj jest taka brzydka pogoda, wiecie, i mało osób wtedy przychodzi do sklepu. No i tak po prostu siedzę i stwierdziłam, o, takie fajne rzeczy, będę czekać z tym, aż nagram nie wiem ile. Stwierdziłam, nagram Wam teraz, no. No, pokażę Wam, bo naprawdę są takie super rzeczy, szczególnie jedna rzecz jest vintage, taka piękna. Przechodzimy. No i moi drodzy, pokażę Wam najpierw trzy rzeczy, które kupiłam w takim małym lumpeksie w Wieliczce. Wiecie, to nawet nie wiem, jaka to jest ulica, ale jest to taki mały lumpeks i nie znam jego nazwy, więc może Wam potem zrobię przebitkę, gdzie on się znajduje, albo Wam wpiszę tam nazwę. Słuchajcie, kupiłam super rzeczy, bo tam była wyprzedaż 50%, więc ekstra, bo nowy towar wcale nie był taki tani. I wiecie co? Spódnica River Island MK, zobaczcie, ze skóry, w taki super wzór, teraz najmodniejsze są te zebrowe i takie właśnie zebry są najmodniejsze teraz. Węże i zebry. Patrzcie, super miniuwa, w rozmiarze ML nawet może, z takimi suwakami dużymi. Patrzcie się, jaka super jest. Wow! No, tutaj Wam tego nie zmierzę, no bo to jest nie mój rozmiar totalnie, ona by mi spadła, więc nie będę próbować, ale do czegoś takiego, no to możecie sobie wyobrazić, wszystko pasuje, co jest w beżach, czerni, no nawet biała koszulka klasyczna też by super wyglądała, taki t-shirt i jakieś sneakery. No ekstra rzecz, no to patrzcie jakie, tadam! No i drugą rzecz Wam przymierzę, powiedzcie mi, czy sobie zostawić. Świetny sweter 100% z kaszmiru, słuchajcie. Go Kashmir, taka marka. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, nie widać, to może to będzie widać. Mega fajny sweterek taki, ale on jest taki, wydaje mi się, bardziej MKL-ka. Chociaż może być taki oversize'owy, może. Zobaczcie, powiedzcie, czy tak, czy nie. Patrzcie, jakie ma piękne detale. No i jest w przepięknym kolorze, po prostu jest w cudownym kolorze i w ogóle jest niezniszczony. Ma taki fajny tutaj emblemat. No i też był na 50%, więc w ogóle super, no. Czekam na takie zawsze wyprzedaże, żeby w ogóle, wiecie. No bo wiadomo, że fajnie jest kupić coś taniej, jak się szczególnie prowadzi firmę. Ale w ogóle uwielbiam kupić coś tanio. Wy chyba też, no bo skoro oglądacie lumpeksy i lubicie lumpeksy, no to... Kolejna rzecz, słuchajcie, buty Ekko i to w naprawdę, no praktycznie nienoszone, patrzcie jakie podeszwy. To jest rozmiar 36, rewelacyjny obcas. Ja go oceniam ten obcas, bo tu jest dość taka większa podeszwa na jakieś 5 cm, taki gumowy obcas, więc to będzie bardzo wygodny but. Patrzcie jakie piękne buty, czarne. Po prostu no mega i one są z Ekko, są z takim, z tą oddychającą podeszwą, skórzane w ogóle, takie no piękne, przepiękne te buty są, naprawdę, tadam, jestem cała. Słuchajcie, i teraz rzecz z kolejnego sklepu, z MNS Textile, to jest blisko Mediateki w Wieliczce. Przesuper sukienka i słuchajcie, to jest bawełna chyba, next rozmiar. Boże, marka Next, rozmiar jest nie wiadomo jaki, zaraz Wam powiem. To jest sukienka niby młodzieżowa, ale ona wcale nie jest aż taka mała, na 1,52 m, więc to jest raczej jakaś taka krótka sukienka na S-kę, M-kę. No bo zobaczcie, no fajnie się tutaj rozciąga i będzie taka fajna, modna teraz oversize'owa z ramionczkami,
przepiękna, bo zobaczcie, jaki ona ma kolor w ogóle. Ona w ogóle jest szeroka tutaj, więc to wcale niekoniecznie musi być takie malusieńkie, bo może to być nawet na M-kę damską, a może nawet można by z tego zrobić, słuchajcie, spódnicę na taką L-kę. Mogłaby być, tylko bardzo szeroka będzie. Więc chyba to jest jedna taka szeroka sukienka z bawełny. Przepiękny kolor, patrzcie, może Wam włożę tą sukienkę z jakimś paskiem albo bez paska. No, bardzo ładna, przepiękna, naprawdę. Bawełna to jest na 100%, 100%. Kolejna rzecz to będzie albo spódnica jedwabna, bo to jest jedwab 100%, albo halka. Patrzcie, jaka super spódnica. Albo właśnie halka, bo można sobie z tego halkę zrobić, jeśli ktoś potrzebuje jedwabną. Ma tutaj taki ściągacz, to jest raczej MKL-ka. No widzicie, bo dość się rozciąga, na mnie będzie dużo za duża. To jest chyba tył, tak? Kremowy jedwab. Można właśnie sobie to zakupić jako halkę, albo nosić jako taką letnią, bardzo nieformalną spódniczkę do jakiegoś t-shirtu na plażę na przykład. Także tadam, ekstra rzecz. Słuchajcie, następna rzecz to jest sukienka od Tommy Hilfiger. I patrzcie, jaka superowa. Rozmiar S, czarna z czerwonym, z takim typowym tutaj kołnierzykiem, jak w sportowych sukienkach. Taka sukienka typu tenisowego, bez paska. Można sobie dowolny paseczek tutaj dać. Albo zawiązać jakąś szarfę, cokolwiek. Ale taki fajny sportowy pasek byłby ekstra do tego. Sukieneczka taka przed kolano. No, jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. To nie jest moja czerwień, więc ona będzie na pewno do sprzedania, ale piękna jak nówka, zobaczcie. Naprawdę jest w idealnym stanie sukieneczka. Także jestem zadowolona, słuchajcie, bo naprawdę fajna rzecz. Kochani, no i kolejne rzeczy będą z Bigi w Wieliczce. Bardzo dawno nie byłam w Bidze. Kiedyś byłam, ale nic nie kupiłam, bo wydawało mi się, że... No, znaczy było dużo takich sieciówkowych rzeczy, wręcz takich outletowych, co mnie w ogóle zazwyczaj nie interesuje. Ale naprawdę tym razem udało mi się kupić super rzeczy, no i będę je mierzyć dla Was. Sukienka, spódnica Esqualo z wiskozy, przecudowna, zobaczcie, to jest 36. Ja oczywiście, że się Wam pokażę, bo ona jest przepiękna i nawet pomyślę, czy sobie jej nie zostawić, ale zobaczcie, jaka cudowna spódnica, jakie ma kolory. Jaki ma materiał, to jest taka satyna wiskozowa. Przecudowne kolory i to jest taki ładny odcień żółtego, który mogę nosić spokojnie, więc zastanowię się, być może właśnie ta spódnica będzie ze mną. Będzie super na wakacje. Kolejna rzecz, oczywiście tam Wam mierzę tą spódnicę, żebyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda. Kolejna rzecz, to jest za duża na mnie, to jest rozmiar aż 16, to będzie mniej więcej L-ka. Super lniany żakiet, patrzcie, jaki kochany. Biały len z szerokimi rękawkami, naprawdę w idealnym stanie. Ja Wam to pokażę z bliska. Z takimi fajnymi tutaj ruffles i oczywiście z guzikami z masy perłowej. Peruna marka. I słuchajcie, to jest... Patrzę jeszcze na skład, ale... Tak, len 83%, 17% bawełny. Także len z bawełną, no i patrzcie, taki cieniutki żakiet, warstwowy jakby trochę. Bardzo fajny, bo jest taki lekko dłuższy i troszkę taliowany i taki cieniutki len. Naprawdę to będzie cudowna rzecz na lato. Tak Wam tylko poglądowo tam pokażę potem. Kolejna rzecz to jest sukienka w dużym rozmiarze od marki Zuiki Curvy. Czyli to jest taka marka pewnie dla plus size. Dla osób w większych rozmiarach, słuchajcie, 100% bawełna, włoska marka, bardzo fajna sukienka letnia, taka typowo letnia, plażowa wręcz powiedziałabym. Zobaczcie, taka sukienka na upały, z bardzo fajnym kroju, takim luźnym, fajnym, przyjemnym, bawełna, ale wyglądająca jak len. Zobaczcie, jakie ładne kolory ma ta sukienka. Bardzo, bardzo ładne kolory i ładny wzór. I właśnie teraz jest dużo tych takich imitacji lnu, ale to jest tkane jak len. Natomiast to jest taki ciekawy splot bawełny, naturalny materiał. Piękna rzecz, naprawdę będzie bardzo fajna. Ja Wam to przymierzę, bo to takie sukienki można mierzyć, bo to jak nawet będzie duże i luźne, to i tak to wygląda bardzo fajnie. A spokojnie myślę, że to nawet będzie do 2XL, bo patrzcie, jaka fajna jest. Ekstra, ekstra fajna. Tak? Słuchajcie, i teraz kolejna rzecz to jest żakiet z
Hanemu. To będzie chyba żakiet wiskozowy, już Wam powiem. A kupiłam go teraz, jest taki sezon imprezowy. On wygląda trochę jak taki frakowy żakiet. Już Wam powiem. 100% wiskoza. W podszewce jest poliester, ale nie sam. Patrzcie. Takie ma trochę podniesione rękawki. I to jest rozmiar 38, więc nie aż taki mały. Spoko będzie. Jest taki dłuższy, fajny. Patrzcie, jakie ma ładne guziki. O, złote. Tu ma wyłuk czarny, a tu jest taki trochę jakby stary róż. Może taki trochę szarawy fiolet to jest nawet. Tutaj jest oświetlenie takie nieciekawe, ale momentami widać prawdziwy kolor. Jest naprawdę mega ten żakiecik. Oczywiście, że się Wam pokażę do jakiejś tam sukienki w tym żakiecie właśnie. Super, super fajny imprezowy żakiet. Może sobie zostawię ten żakiet, bo nie mam takiego typu. No i słuchajcie, dwie rzeczy ostatnie zostawiłam sobie na koniec. Bardzo fajne. Jedno to jest wielka torba ze skóry czarna w idealnym stanie. Patrzcie, jaka świetna torba. Taka artystyczna, może być i męska, i damska. Jak ktoś potrzebuje do pracy dużą, to patrzcie, super piękna skóra, mięciuteńka. Regulowany szeroki pas, więc się nie wbija tutaj, wiecie, w ramiona. Tutaj ma kieszeń. W ogóle naprawdę ta torba jest mega jakościowa, patrzcie. Tu widać, że to jest skóra, bo tu nawet ma taki zamsz na wierzchu jest. Tu jest coś do przyczepiania czegoś, to search me, nie mam pojęcia czego. Tu jest metka markowa. Brato? Chyba Brato, może włoska firma. I to jest chyba taki rodzaj też torby, której można tutaj przyczepić coś do komputera, bo tu jest takie usztywniane plecki są. No i oczywiście, że ma tutaj przegródkę zapinaną na zamek jeszcze, a w ogóle torba się zapina na takie tradycyjne, takie właśnie klamerki metalowe. I to nie jest żaden plastik, tylko bardzo ładny metal. Teraz nie dopijam sobie tego. O, jest. Widzicie? Super torba. Przepiękna. Tego już nawet nie będę mierzyć, ale o, tak Wam pokażę. Przepiękna, duża, czarna torba, jak ktoś na przykład potrzebuje do pracy takie duże formaty na dokumenty, na jakieś papiery, na książki, cokolwiek, czy na uczelnię. Mega fajna torba. No i ostatnia rzecz to jest moja perełka, po prostu mega perełka. Słuchajcie, ostatnia rzecz to jest torebka vintage, przepiękna i nówka taka, że nie wierzę, że takie rzeczy jeszcze są. Patrzcie, skóra i materiał, taki typowy vintage. Zobaczcie, jaki piękny wzór na takim khaki kolorze. To jest taka zdobycz, wiecie, takie torebki, jakie są teraz drogie, jak się chodzi na te targi staroci. No i to jest wartościowe, naprawdę. Na pewno nie będę sprzedawać jakoś tanio tej torebki, tylko jak już, to będzie taka cena jak za torebkę vintage, bo takie unikaty to się zdarzają raz na ruski miesiąc. Patrzcie. Piękna sprzączka, która w ogóle nie jest zniszczona. Patrzcie na tą skórę, jaka ona jest. To jest skóra naturalna. Co więcej, zobaczcie, ta torebka jest skórzana w środku, calusieńka, takiej mięciutkiej skórki. W brązowym kolorze, ma tu zameczki. Te zameczki są w idealnym stanie. Patrzcie. Jezu, jakie to jest piękne, słuchajcie. No po prostu boskie. Jak znajdę coś odpowiedniego, żeby Wam zrobić stylówkę, Wam zrobię stylówkę z tą torebką, bo powiem Wam, że tylko mi się tutaj te rączki jeszcze nie wykręciły we właściwym kierunku. O, teraz. No, jeżeli znajdę odpowiednią rzecz do tej torebki, to Wam zrobię stylówkę. No, ale popatrzcie. Czy to nie jest po prostu arcydzieło? Naprawdę takie małe arcydzieło. Kolor khaki. Tu jest ciemny khaki, tu jest taki jasny khaki i te piękne wzory. Ta-dam! Słuchajcie, jestem mega szczęśliwa. Naprawdę, ta torebka zrobiła mi dzień dzisiaj. Jest przepiękna. Sami powiedzcie. Dobra, kochani, będę kończyć. Mam nadzieję, że zakupy się moje Wam podobały. Piszcie, co myślicie. No i jak się Wam podobały stylówki? Czy któraś stylówka Was zachwyciła, albo któraś rzecz? Kochani, do zobaczenia w następnym filmiku, w jakichś stylówkach. Cześć! Moi drodzy, no i a propos tego, co przed chwilą zobaczyliście w sklepie, to jedną z pierwszych rzeczy jest ta spódnica, którą naprawdę miałam nadzieję, że będzie dobra, ale niestety, słuchajcie, jest, o, widzicie, to jest M-ka jednak. Liczyłam na to, że będzie, bo jest tak piękna, tak cudowna jest, ma takie super kolory, jest bardzo, bardzo
fajna dla sylwetki w linii A, jest mega wygodna, jest w ogóle nieprzezroczysta. No i zobaczcie, no po prostu, no bajeczka, zobaczcie tam stylówkę. No już nie będę teraz wszystkiego Wam pokazywać, bo widzieliście. Pokażę Wam tu jeszcze tą torbę skórzaną, która tam była trochę może źle widoczna w sklepie. Więc tylko tak na szybko, bo naprawdę jest super, super jakości torba z grubej i takiej miękkiej skóry, z bardzo wygodnym paskiem, w idealnym stanie, naprawdę piękny stan torby. Także czy dla mężczyzny swojego, czy dla siebie, jeśli nosicie dużo rzeczy, dużo książek na przykład, no to jest naprawdę super ta torba. Będzie na Vinted i oczywiście będzie też dostępna dla Was w pierwszej kolejności. No i moi drodzy, widzieliście już prawie praktycznie wszystko w stylówkach. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, więc koniecznie piszcie i zobaczymy się już za kilka dni w live'ie i w kolejnym polu, a także będą bardzo fajne stylówki, wyzwanie stylówkowe i zabieram Was do Lumpeksu. Także warto będzie zasubskrybować, będzie dużo nowych programów z super rzeczami. Cześć kochani!